Iha, ja! słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści Pastora Przedsiębiorcy. Z tej strony Andrzej Burzyński. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl Dziś w studiu mam gościa. Jest mój syn Pawełek. Pawełku, pomachaj tutaj. Tak, Pawełek do Was macha. Możecie też pomachać do niego. Pawełek stwierdził, że musi zobaczyć, co to jest, że tatuś raz w tygodniu zamyka się i mówi do komputera. Więc teraz już widzi. Jest ze mną. Kilka dni temu był u mnie znajomy, yy, zamożny człowiek, który ma kilka biznesów teraz otwiera nowy, no i chciał żebym zaangażował się w ten jego nowy biznes rozmawialiśmy trochę o tym i w czasie rozmowy on powiedział między innymi że często jeździ na szkolenia i że ma nawet ze sobą taki zeszyt i w tym zeszycie zapisuje różne rzeczy które słyszy na szkoleniu a w czasie szkolenia albo tuż po kiedy potem do, wraca do tych notatek podkreśla je w ramki robi z wykrzyknikiem. I mówi, jak chcesz, to kilka tych rzeczy ci przeczytam, te, które mam podkreślone. I to jest ciekawe, on tyle zarabia idzie na szkolenia, być może to jest ze sobą powiązane. Pewnie nie każdy, kto idzie na szkolenia ma dużo pieniędzy, ale ludzie, którzy rozwijają biznes i chcą rozwijać siebie, wiedzą, że potrzebują też uczyć się od innych, ponieważ jak mówi Biblia w Księdze Przypowieści, w trzynastym rozdziale, w dwudziestym wierszu, kto obcuje z mędrcami mądrzeje, Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Czyli przebywanie z ludźmi mądrymi, czytanie, słuchanie sprawia, że mądrzejemy. Jest odwrotność tego, ale o odwrotności teraz nie będziemy mówić. I rzeczywiście podzielił się ze mną, ze mną kilkoma naprawdę cennymi myślami. Większość z tych rzeczy nie słyszałam w takim ujęciu krótkim, syntetycznym, chociaż słyszałem jako prawdy, ale w takim krótkim syntetycznym, mają swój specyficzny smaczek i o tym chciałem się podzielić, bo naprawdę tym, którzy myślą o biznesie albo prowadzą biznes, takie spostrzeżenia wiele mogę, mogą pomóc. Spostrzeżenie numer jeden. W robieniu biznesu nie przeszkadzają puste kieszenie, ale pusta głowa. W robieniu biznesu nie przeszkadzają puste kieszenie, ale pusta głowa. Dlaczego? Ponieważ łatwiej jest napełnić głowę niż kieszenie. I to jest trochę tak, jeżeli napełnisz właściwymi myślami głowę, to w efekcie będziesz miał właściwe działanie, a nawet kiedy działanie będzie niewłaściwe, no bo będzie też, to będziesz wiedział, jak właściwie podejść do niewłaściwego działania. I to jest ciekawe, że napełnianie głowy kosztuje dużo, dużo mniej. Oczywiście teraz mamy natukę informacji i dobrze jest segregować informacje, które są szczególnie znaczące. I bardzo wartościowe. Natomiast kiedy już dotrzysz do tych wartościowych rzeczy, uchwycisz się ich, myślę, że trochę więcej o tym powiem za tydzień w audycji, to o wiele łatwiej jest chwycić te dobre myśli. A kiedy chwycisz te dobre myśli, wtedy jest o wiele łatwiej działać w pozytywny sposób. Wiesz, to jest trochę tak. Wyobraź sobie, że tak, balon jest na dnie jakiegoś basenu, i bierzesz pompkę i pompujesz ten balon. Jeżeli go napompujesz. To on sam z siebie wyjdzie do góry. Jeżeli właściwymi informacjami napełnisz się i będziesz to robił systematycznie, niektórzy mówią, a wszyscy mówią o tym samym, tylko w innym ujęciu, albo nawet w takim samym ujęciu, no to fantastycznie. Tak naprawdę trzeba coś usłyszeć siedem razy, nie pod rząd, non-stop, tylko siedem razy w krótkim mniej więcej okresie czasu, żeby tak naprawdę dotrzeć do, do sposobu rozumowania danego człowieka. Pamiętam kilka lat temu kupiłem taką książkę, która w sposób zupełnie inny, niż byłem przyzwyczajony mówiła o Bogu. I kiedy ją czytałem, to podkreślałem, zmieniałem i mówiłem sobie Jejku, jaki kiepski był ten tłumacz. No fatalnie przetłumaczył, przecież to jest dokładnie odwrotnie i książka była świetna, pożyczyłem ją mojemu znajomemu wiesz, wiesz porobiłem trochę poprawek, bo tłumacz był kiepski I mój znajomy, kiedy tylko przeczytał pierwszy rozdział, przyszedł do mnie i mówi słuchaj, o co chodzi, to ty nie zrozumiałeś no fantastyczne rzeczy niesamowite to jest, że właśnie kiedy wgłębiłem się w tą książkę i wgłębiłem się w nią lepiej niż do tej pory i z tym nastawieniem, że być może to moje koncepcje nie są właściwe bardzo, bardzo dużo mi to dało Ciekawa jest rzecz, kiedy prowadzę szkolenie podstawy inwestowania, i to rzeczywiście jest o samych podstawach. To jeden z modułów brzmi, jak nie mając ani złotówki, można y, zacząć zarabiać. I tu chodzi o takie dodatkowe rzeczy, które pomogą ci wygenerować dodatkowy zysk. Mówię o 10 takich rzeczach, ale tak naprawdę tu chodzi o pewien sposób myślenia, pewną mentalność, pewien kierunek spojrzenia, i naprawdę. Jeżeli napełnisz swoją głowę w właściwy sposób, jeżeli powiesz sobie tak można i spróbujesz poszukać, to znajdziesz sposób, w jaki będziesz mógł zarabiać i często problemem jest to, że zawsze myślimy o sobie o poziom wyżej, tak? Mówiłem to kiedyś, może wrócę za tydzień do tego, ale większość ludzi żyje ponad stan, dla mnie życie na poziomie który zarabiasz to jest życie z 80% tego, co zarabiasz, więc większość ludzi żyje ze 110. Natomiast natomiast to jest tak, że w pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć w ten sposób. Do no co no mogę wygenerować tam te parę złotych dziennie, ale nie potrzebuję paru, tylko parę set. Kiedy już umiem wygenerować parę set. To wtedy mówi, a potrzebuję kilku tysięcy. Kiedy umie kilka tysięcy, ja mówię, potrzebuję kilkaset. I zawsze to, co umie, wydaje mu się mniej wartościowe od tego, co jest jego potrzebą. Natomiast jeżeli dobrze nauczysz się generować i zarządzać tym, co wygenerowałeś, to jeżeli potrafisz zarobić złotówkę dziennie i będziesz to robił przez dłuższy czas, to później następuje tak zwane skoki wzrostu i w pewnym momencie już zarabiasz kilkadziesiąt złotych dziennie i tak dalej, i tak dalej. Więc naucz się szanować to, co masz. Więc w robieniu biznesu nie przeszkadzają puste kieszenie, ale pusta głowa. Druga bardzo interesująca myśl. Od ilości posiadanych pieniędzy nie zależy jakość życia, ale od jakości życia zależy ilość posiadanych pieniędzy. Od ilości posiadanych pieniędzy nie zależy jakość życia, ale od jakości życia zależy ilość posiadanych pieniędzy. Przy powieści 13.7 jest napisane tak. Nie jeden udaje bogatego, choć nic nie ma. Nie jeden udaje ubogiego, choć ma wiele bogactw. Wiesz, to kiedy oceniasz jakość czyjegoś życia, może być bardzo mylące. Jakość to mam na myśli status, tak? e Jakiś czas temu byłem u mojego znajomego. On mieszka w takiej dosyć bogatej dzielnicy swojego miasta. Ma tam dom, dużo przestrzeni wokół domu. Wokół niego mieszkają ludzie na podobnym statusie. O podobnym statusie. Oglądałem to, podziwiałem, zachwycałem się. I on mówi chodź pokażę ci jeszcze jedną część miasta. I pojechaliśmy i tam o wiele bardziej wypasione domy. I on mówi, różnica między nami, a między tymi ludźmi polega na tym, że tam każdy z nas jest właścicielem tego domu i tej całej posiadłości, i my to wszystko kupiliśmy. Każdy z nas prowadzi przynajmniej jeden biznes, mamy wiele aktywów, a ci ludzie tutaj mają to kupione wszystko na kredyt i w wielu wypadkach żyją na kredyt. Widzisz, to jest ta różnica: że ile masz pieniędzy nie musi wpływać na jakość Twojego życia, ale jak prowadzisz swoje życie, wpływa na to, ile masz pieniędzy. Dlaczego? Bo za jakością zawsze idzie ilość. Jeżeli masz odpowiednią jakość życia, to ona charakteryzuje się między innymi tym, że szanujesz to, co posiadasz. A kiedy szanujesz to, co posiadasz, to to się pomnaża. Jeżeli szanujesz ludzi, to ludzie chętnie z tobą przebywają. Jeżeli szanujesz pieniądze, to pomnażasz pieniądze. Jeżeli szanujesz swój czas, dobrze spędzasz swój czas. Więc. Od ilości pieniędzy nie zależy jakość życia, ale od jakości życia zależy ilość posiadanych pieniędzy. Trzecia myśl. Teraz jesteś przy stole, później możesz być w karcie dań. Co to oznacza? To oznacza między innymi to, że pewni ludzie, z którymi zaczynałam prowadzić bank żywności i rozdawaliśmy żywność dla najuboższych ludzi w mieście. Ludzie, którzy mi pomagali, jedna z tych osób za jakiś czas przyszła do mnie. Widać było, że bardzo się wstydzi po coś powiedzieć i mówi: Słuchaj, no jest taki problem. Ja tutaj rozdawałam tą żywność i wszystko, ale moja sytuacja na tyle się zmieniła, że teraz ja sama potrzebuję skorzystać z tego banku żywności. Ja mówię: Oczywiście, nie ma sprawy. Widzisz, no tak, tak w życiu czasami bywa. Czasami tak jest, że czasami tak jest, że coś zaczynasz. A później się koło fortuny odwraca. I wiedząc o tym, oczywiście, potem znowu jesteś na górce, ale niestety może być tak, że będziesz potem znowu w dołku. Wiedząc o tym, dobrze jest się zabezpieczyć. W jaki sposób? Na przykład, finansowo, tak? Często ludzie stoją na jednej drodze finansowej i potem dziwią się, że upadli. Co to jest jedna noga finansowa? Zarabiasz na przykład ze swojej firmy. Fantastyczna rzecz, ale to jest. Wszystko, nie odkładasz pieniędzy, nie budujesz innych aktywów, tak? Nie odkładanie pieniędzy, nie posiadanie jakichś planów finansowych, nie inwestowanie tych pieniędzy w co innego jest dużym zagrożeniem. Oczywiście jest to prawda, że reinwestowanie w firmę, powtarzanie może przynieść duże i szybkie zyski. Na pewno większe i szybsze niż wtedy, kiedy się tego nie robi, i to już na pewno jest bardzo indywidualna sprawa, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mówię o ogólnej zasadzie, każdy jest na tyle inteligentny, że sam sobie ją umie wprowadzić w życie. Chodzi o to, że może warto czasami rozwijać się wolniej, ale jednak robić sobie zabezpieczenie finansowe, niż rozwijać się szybciej, ale stwarzać sobie zagrożenie finansowe. Pomyśl. Każdy musi pomyśleć o tym samym. To była zasada, teraz jesteś przy stole, później możesz być w karcie dań. Czwarta rzecz. Bóg grzechy wybacza głupoty nigdy. Bóg grzechy wybacza, głupoty nigdy. Oto takie zdanie człowieka, który na pewno nie jest teologiem, bo teolog by się zaraz doczepił, że kiedy jest mówił o grzechach, to mówił między innymi, że grzechem jest głupota itd. Ale myślę, że w tym zdaniu jest zawarta pewna mądrość. I to zdanie może być prowokujące, bulwersujące, niezrozumiałe, śmieszne, zabawne, jakkolwiek. Natomiast jest tutaj ważna rzecz. Konsekwencje pozostają. Jeżeli ktoś pa i przeprasza Boga, Bóg mu grzech wybacza. Ale konsekwencja, jaki jest zniszczony stan zdrowia, zostaje. Czasami dzieją się cuda, ale częściej się nie dzieje. Czasami cuda mam na myśli, że ktoś zostaje uzdrowiony, a czasami nie zostaje. W każdym razie, w wielu wypadkach, i to jest normalne, konsekwencje mają na celu uczenie nas czegoś. Konsekwencje pozytywne oznaczają, to działa w ten sposób. Konsekwencje negatywne oznaczają, to nie działa w ten sposób. I teraz jest całe do nas pytanie: czy chcemy się uczyć? Tak, to jest powiedziane, jeszcze raz przeczytam ten fragment, bo on jest świetny. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Widzisz, też w pewnym momencie w Księdze Przypowieści jest powiedziane, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. A w innym jeszcze miejscu, Przypowieści 13-14, nauka mędrca jest krynicą życia, dzięki niej unika się sideł śmierci. Albo roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. I tak dalej. Jest wiele miejsc, gdzie jest powiedziane o mądrości, o rozważaniu. To, że coś się udało, czy nie udało, ma mniejsze znaczenie wobec tego, co zrobisz z tym, że ci się udało lub ci się nie udało. Jak zdecydujesz o tym? Jak o tym pomyślisz? Jakie wnioski z tego wyciągniesz? I bardzo często jest tak, że rzadko te dobre wnioski wyciągamy sami. Potrzebujemy jakiejś grupy ludzi, z którymi o tym porozmawiamy, zastanowimy się. Czasami potrzebujemy realnych ludzi, z którymi o tym porozmawiamy. Czasami potrzebujemy gdzieś poczytać, posłuchać, pojechać na szkolenie. I dalej idziemy. A propos szkoleń, piąta myśl. To prawda, że edukacja kosztuje, ale jej brak kosztuje jeszcze więcej. To prawda, że edukacja kosztuje, ale jej brak kosztuje jeszcze więcej. Dla mnie 7 lat temu szkolenie, za które zapłaciłem 50 zł, dało mi w efekcie 3 mieszkania, które są moimi aktywami do tej pory. Byłem też na szkoleniach, które były o wiele droższe i przyniosły mi też wiele ciekawych rzeczy, między innymi wiele ciekawych znajomości, bo to jest jedna z takich, jeden z takich bonusów, tak? Możesz poznać prowadzącego, możesz poznać ludzi, wiesz, jeżeli ktoś idzie na podobny temat, bo go interesuje. Na przykład to co robi Kamil tak Was Biro, spotykają się przedsiębiorcy, ludzie myślący w podobny sposób i te biznesy, które powstają z tych połączeń lub te przyjaźnie, to jest coś Nieocenionego, i warto w tą stronę iść. Warto jest skorzystać z, z miejsc, ze sposobów i ze środków, które pomagają nam poznać innych ludzi, ponieważ biznes to połączenia, to relacje. Udany biznes to udane relacje, nieudany biznes to nieudane relacje. Kolejna rzecz: rzeczywistość nadciąga z zawrotną prędkością 24 godziny na dobę. Rzeczywistość nadciąga z zawrotną prędkością 24 godziny na dobę. Każdy z nas ma tyle samo czasu, ale to, jak go wykorzystujemy, to decyduje o tym, jaki mamy efekt życia. Dziś masz to, co zrobiłeś wczoraj, wczor wczoraj miałeś to, co zrobiłeś przedwczoraj, jutro będziesz miał to, co zrobisz dzisiaj. Więc, kiedy dobrze inwestujesz swój czas, naprawdę dobrze to wychodzi. Oczywiście, ja rozumiem i całkowicie się zgadzam, to nie chodzi o to, żeby zaplanować sobie życie co do minuty. Jest potrzebna spontaniczność, jest potrzebny odpoczynek, jest potrzebny relaks, to wszystko jest potrzebne. Jednak potrzebne jest też, żeby zarządzać swoim życiem, ponieważ jeżeli nie podejmujesz decyzji sam o swoim życiu, to efektem tego jest to, że decyzje o Twoim życiu podejmują inni. I te 24 godziny na dobę, one są, są i są i są i są i ciągle się pojawiają, i to Ty decydujesz, co z nimi robisz czasami nie trzeba działać szybciej czasami trzeba działać mądrzej czasami trzeba się zatrzymać odpocząć, zastanowić się chwilę i powiedzieć sobie w jakim kierunku ja idę czy żyjąc dalej w taki sposób jaki żyję co będę miał za 5, 10, 15, 20 lat i wiesz całkowicie wierzę w cuda ale cuda są dodatkowym bonusem od życia, taką premią natomiast tutaj chodzi o to, że Żyjąc w ten sposób, nie oczekuj, a, przyjdzie jakiś cud. No nie. Przyjdzie czy nie przyjdzie, nie twoja sprawa. Natomiast ty, zastanawiaj się, czy żyjąc w ten sposób i działając w ten sposób, rzeczywiście będziesz miał takie efekty, jakich byś chciał mieć. Jakie byś chciał mieć. Życie jest zbyt krótkie, by było byle jakie i by iść przez nie na kolanach. Życie jest zbyt krótkie, by było byle jakie i by iść przez nie na kolanach. W swojej książce, Życie Pełne Pasji, książce, która swoją drogą będzie nagrodą w konkursie, ale o tym za chwilę. Tą książkę we wstępie rozpocząłem od pewnej historii, jak to podczas wojny domowej Hiszpanie emigrowali do Meksyku. Pewnie już opowiadałem o tym, ale uczymy się przez powtarzanie, a historia jest na tyle dobra, że warto ją opowiedzieć jeszcze raz. Był między nimi także młody piekarz, który postanowił spróbować szczęścia w Meksyku. Pojechał, udało mu się, minęło 20 lat. Nie był już młody, nadal był piekarzem. Założył rodzinę i postanowił z nią wrócić do Hiszpanii. Kiedy wsiedli na statek wraz z nimi w podróż, udało się wiele kilogramów chleba i żółtego sera, aby mogli zaoszczędzić na posiłkach. Pod koniec podróży wszyscy wyglądali jak czerstwy chleb i byli żółtego koloru. Kiedy przybyli w końcu do Hiszpanii, kapitan żegnał osobiście wysiadających. Kiedy nasz bohater z całą swoją rodziną zbliżył się do wyjścia, kapitan zapytał: Dlaczego nie widziałem pana na wspólnych posiłkach? Zmieszany piekarz powiedział: no ponieważ nie było nas na nie stać kapitan poprosił ich o bilet obejrzał go i ze zdumieniem rzekł w cenę tego biletu były wliczone trzy posiłki dziennie w restauracji pierwszej klasy przez cały czas podróży niestety to samo może przydarzyć się nam mamy możliwość żyć pełnią życia ale zbyt często nie wykorzystujemy tej szansy natomiast żyjemy posilając się twardym chlebem smutku oraz serem goryczy i monotonii co gorsza zarażamy tym naszą rodzinę i wszystkich wokół ignorując fakt że otrzymaliśmy wspaniały bilet, którymi niewątpliwie jest życie. Fascynujące, niesamowite, wspaniałe, rewelacyjne, satysfakcjonujące. Takimi słowami można opisać życie ludzi, którzy zbudowali je na swojej pasji. Tak rozpoczynam tą książkę. I co chcę powiedzieć przy tej okazji? Że w życiu są czasy, sezony, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko. Wiesz, rzadko się o tym mówi, ja wspominam co jakiś czas w audycji i mam ochotę czasami to nagrać, ale myślę, czy ktoś będzie w ogóle tego słuchał. Ale są takie momenty, kiedy umiera wizja, kiedy umiera twoje marzenie. I to jest moment, który musisz przejść. To nie da się tak, że ty sobie coś wymyślisz, będziesz szedł i cały czas będzie wspaniale. Nie, nie będzie. Czasami coś umrze. Czasami coś się wskrzesi do życia, czasami coś się nie wskrzesi. I o tym to dłuższa rzecz, ale nawet w takich sytuacjach to, co się stało, czemuś służyło, i ty możesz to przejść. I szczególnie w takich momentach potrzebne jest to, co jest powiedziane w przywołowie Samolona 15:22, gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły. Gdzie wielu jest doradców, tam jest powodzenie. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły. Gdzie Lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Widzisz, jeżeli się nie naradzasz sam ze sobą, jeżeli się nie zastanawiasz, to zamysły się nie udają. To, co nie jest przemyślane, często jest źle wykonane. Tak, zasada yy, stolarzy, drwali, cieśli, jest taka: dwa razy mierz, raz dni. Dwa razy mierz, raz dni. I dalej tutaj jest powiedziane: gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Wiesz, kiedy jest wielu doradców, to jeden ci powie tak, inny tak, inny siak. Chodzi o to, że ty masz swój rozum, słuchasz ich i myślisz, patrzysz z różnych punktów widzenia i w końcu decydujesz się na to, co ty uważasz za słuszne. Kiedy zdecydujesz się i zrobisz to, ty ponosisz konsekwencje i z tego się uczysz, co było właściwe, a co nie było właściwe. I dla mnie, w tym wszystkim, co, o czym teraz powiedziałem, o tych siedmiu zasadach, Ósma jest najbardziej fantastyczna i niby najbardziej oczywista, a jednak, tak w praktyce życia, często najmniej oczywista. Zanim jednak powiem o tej y, zasadzie, chcę coś powiedzieć. Chcę powiedzieć o szkoleniu zamożny i zadowolony. Jeżeli dobrze zobaczyłeś na pierwszą stronę kontestacji, to możesz kupić to szkolenie w tańszej cenie o wiele tańsze niż jest teraz. Teraz jest po 550. Natomiast tu będziesz mógł kupić po 290 zł. Szczegóły masz na stronie i naprawdę zapraszam na to szkolenie. Nigdy wcześniej nie prowadziliśmy go razem z Adrianem. Natomiast zebraliśmy tutaj takie nasze kluczowe umiejętności Adriana do budowania i prowadzenia firmy moje do zarządzania ludźmi, czasem, sobą, wszystkimi tymi rzeczami, które są potrzebne do tego, żeby mieć satysfakcję i mieć udany biznes. Uważam, że naprawdę może to bardzo mocno pomóc tym, którzy nie mają biznesu, bardzo mocno pchnąć do przodu tych, którzy mają biznes. Dwudniowe szkolenie w naprawdę atrakcyjnej cenie. Zdecydowaliśmy się na to, żeby dać taką cenę, żeby naprawdę każdy mógł spróbować, ponieważ uważamy, że to naprawdę ma swoją wartość. Więc serdecznie na nie zapraszam. Druga rzecz, jeżeli chcesz jeszcze przed końcem roku zrobić sobie koszty. Pojechać na jakieś szkolenie, chcesz, żebym poprowadzić szkolenie albo chcesz skorzystać z szkolenia escape'owego, coachingowego. Napisz do mnie, zapraszam też. I teraz konkurs. Zanim powiem o konkursie, powiem o tej definicji życia, która dla mnie jest najciekawsza to nie jest ta konkursowa. Życie ludzi najszczęśliwszych jawi się jako przedziwny fenomen, jako coś w rodzaju testu. Kiedy już okaże się, że potrafią spokojnie i z niezachwianą wiarą pokonywać przeciwności, znosić porażki, wtedy życie kapituluje. Przychodzi to, czego człowiek pragnie, zupełnie jakby było oczarowane siłą tych ludzi. Więc oczaruj życie swoją siłą i zdobądź to, do czego jesteś stworzony. Życie jako rodzaj testu, który kiedy przejdziesz właściwie, pojawią się rzeczy niesamowite. Pierwsze bardzo dziękuję za wszystkie pisy, które się pojawiły. Wpisów naprawdę jest dużo i bardzo dziękuję i postanowiłem uhonorować każdego. Każdy, kto napisał, napisz do mnie maila i prześlę ci e-booka z wartościową wiedzą. Za chwilę powiem o tych, które, których wyróżniam. Natomiast każdy, kto napisał, każdy. Napisz do mnie maila. Mój mail to jest andrzejmałpa.koach.pl Na mojej stronie to znajdziesz. Natomiast jest pięć, które postanowiłem uhonorować i wysłać książkę. Więc ci napiszcie do mnie maila i podajcie swój adres, na który mogę wysłać książkę. Adres do korespondencji niewirtualnej. Tak? Więc mówię w kolejności w jakiej były wpisy. Dziewiątka. K. Prezes S. Życie jest jak Janusz Korwin-Mikke. Nawet jeśli widzisz w nim sens, i tak zwykle masz go dość. Rozbawiło mnie to, więc to jest. Yy, za to jest książka. Kolejny wpis. Wpis numer 19. Spróbuję to przeczytać. Mf. Dom. I wpis. Numer 1 i 2. Życie jest jak wspinaczka, bo czujemy się w nim pewniej, gdy mamy 3 punkty podparcia. Wyjaśnienie, gdy wspinamy się na jakąś górę, mamy większe prawdopodobieństwo. Mamy większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, gdy szukamy pewnych punktów podparcia jedną kończyną, podczas gdy reszta spoczywa na dotychczasowych miejscach. Gdybyśmy w jednym momencie chcieli zmienić wszystkie punkty, spadlibyśmy w przepaść. Przeżycie idzie się lepiej, gdy nie rzucamy się w szaleńczy pościg po omacku. Przykładem, przykładem życiowych punktów podparcia może być rodzina, zdrowie, Bóg, biznes. Drugie. Życie jest jak pusty album. Od Ciebie zależy jakimi zdjęciami go uzupełnisz. Uzasadnienie? Proste i niewymagające wielu wyjaśnień stwierdzenie. Od siebie mogę dodać to, żeby żyć tak, żeby pod koniec życia zaglądając do tego albumu czuć dumę i spełnienie. To jest drugie, za które jest nagroda książkowa. Trzecie to jest numer 25. Agnieszka, która kocha Jezusa, napisała Życie jest jak zdobywanie szczytu. Lepiej się zastanowić, czy nie wspinamy się jednak na zbyt trudny dla nas i czy sami się tam pchamy, czy ktoś pcha na nas, na, nas na niego. Szukajmy z tego szczytu, na który pcha nas Bóg. Numer 28. Baret. Życie jest jak książka Kiyosakiego. Po bajkowym wstępie przychodzi czas na zderzenie z bezduszną prozą. Świetne, na pewno oddaję moje życiowe doświadczenie. I 30. Katarynka. Życie jest jak ciekawość. Trzeba mieć je w sobie, żeby odkrywać świat. To jest ciekawe, ale nagroda jest za drugie w tym wpisie. Życie jest jako, jest jako owoc. Najlepiej smakuje dojrzałe. Smak dojrzałego życia poznajemy po owocach. Kiedy bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, to stajemy się silni i szczęśliwi. Więc. W mojej subiektywnej ocenie T5 dla tych pięciu osób wysyłam książkę na mój adres andrzejmałpakoach.pl Napiszcie swoje dane, wyślę wam książkę. Dzięki w ogóle naprawdę jeszcze raz wszystkim I przypominam, napisz też, jeżeli brałeś udział w tych metaforach, wyślę ci e-booka. Na zakończenie myśl numer 8, którą mój znajomy, bogaty znajomy, dostał. Dostał, dostał, no dostał w prezencie, jak był na szkoleniu. Usłyszał taką myśl, zapisał i podzielił się ze mną. I to jest świetna myśl, którą chcę zakończyć i zostawić na refleksję na cały tydzień. Pieniędzy szukaj tam, gdzie one faktycznie są, a nie tam, gdzie byś chciał, aby one były. Pieniędzy szukaj tam, gdzie one faktycznie są, a nie tam, gdzie byś chciał, aby one były. A pewnie znasz ten dowcip, tak? Zakładam, że przynajmniej raz go powiedziałam w czasie tych audycji, ale jest tak dobry, że go powtórzę. Otóż, powiem, pijak stoi w nocy przy zapalonej lampie i chodzi wokół i czegoś szuka. Podchodzi do niego policjant i mówi, co pan tutaj robi? Powiem, ja władzę, bo ja zgubiłem zegarek. No i szukają, szukają, policjant pomaga. Policjant mówię, jestem pewien, że tu zegarka nie ma. Gdzie był pan zgubił? Trzy ulice dalej. No to po co pan szuka tutaj? No, bo tutaj właśnie... Jest. Jasno. A tam jest ciemno. I tak jest z tym szukaniem, że czasami szukamy w rzeczy w miejscach, gdzie ich nie ma. Wiesz, no, prosta rzecz, tak? Jeżeli ma, jesteś w jakiejś branży, no to jest pytanie. Kto w Twojej branży zarabia duże pieniądze? Jeżeli w Twojej branży nie zarabia się dużych pieniędzy, to pytanie, jeżeli... Oczywiście chcesz zarabiać duże pieniądze i pojęcie duże pieniądze tutaj też jest względne, tak? Co dla kogo jest duże. A już, dobra, bez skojarzeń, co dla kogo jest duże w każdym razie jeżeli chcesz zarabiać jakąś określoną kwotę to zobacz czy w Twojej branży się zarabia i jakie są szanse, że Ty będziesz zarabiał bo oczywiście w każdej branży znajdziesz ludzi na topie którzy zarabiają bardzo duże pieniądze, ale żeby dojść na ten szczyt to zajmuje dużo czasu i niekoniecznie Ty na sam szczyt dojdziesz więc to jest jedno z ważniejszych pytań inne z jest takie a gdzie są te duże pieniądze? Kto gdzie, w czym zarabia duże pieniądze i jakie jest prawdopodobieństwo, że tam dojdę? Wiesz, to odpowiedź na te pytania niesie ze sobą jeszcze więcej pytań, tak? Jestem fanem tego, żeby iść zgodnie ze swoją pasją, jak najbardziej i całkowicie jestem za tym. I tu można powiedzieć, no ale tutaj sobie przeczysz, bo mówisz nie za pasją, a za pieniędzmi. Widzisz, mamy na szczęście możliwość robienia wielu biznesów naraz i. To jest też trochę ciekawe zagadnienie. Najlepiej jednak je robić po kolei i tak jak ten mój bogaty znajomy powiedział, ja robię tak. Znaczy on. Ja to jest on, tak? On to, kto mi powiedział, mi, czyli ja. Dobra, już nie bez głupów. Yy, więc on powiedział tak. Jeżeli angażujesz się w jakiś biznes, cały pierwszy rok maksymalnie się w niego angażuję, Po roku oceniam efekty. To te kilka myśli. Yy, mam nadzieję, że Ci pomogłem. Coś Czy jeszcze, coś jeszcze ciekawego, szczególnie dla tych, którzy szukają pracy? A w ogóle, jak szukasz pracy, to napisz do mnie. Bo mam pewną myśl, ale muszę ją przemyśleć i być może w następnej audycji ci nią podzielę. Ale jak szukasz jakiejś pracy, to napisz do mnie. Dobra, to tyle. Dzięki, pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy? Iha! Ja! Słuchajcie, kontestacji.